Nadmierna prędkość, brawura i brak wyobraźni to zdaniem wielu ekspertów najczęstsze przyczyny wypadków, do jakich każdego roku dochodzi na polskich drogach. Nie inaczej było 2 lutego na gorlickiej obwodnicy. Informacja o nim dotarła do nas kilka minut przed 22. Policjanci, którzy udali się na miejsce, ustalili, że kierowca Toyoty Corolli prawdopodobnie w wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam niestety doszło do czołowego zderzenia z jadącym od strony Gorlic Volkswagenem Golfem. No, na nieszczęście dodatkowo ten Volkswagen Golf został uderzony przez Volkswagena Passata, który jechał za nim, i kierowca tego samochodu nie wyhamował, uderzył przepychając Golfa na przeciwległy pas ruchu, gdzie z kolei jadący od strony Biecza Peugeot również uderzył w tego Golfa, także łącznie aż 3 uderzenia w ten samochód. Zakleszczony kierowca, strażacy zmuszeni byli przy użyciu specjalistycznego sprzętu wycinać go z tego pojazdu. W bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala. Niestety no, wysiłki lekarzy tutaj nie pomogły. Mężczyzna w szpitalu zmarł. Państwo jako policja za każdym razem apelujecie: noga z gazu, mniej brawury jednak. To są takie apele, można by powiedzieć, rzucanie grochem o ścianę. No, rzeczywiście czasem można odnieść takie wrażenie, natomiast no, my cały czas staramy się pokazywać te zdjęcia, te obrazy, które pokazujemy, to nie jest tylko obrazowanie jakiegoś tam zdarzenia. Chcemy też w ten sposób przemówić do wszystkich kierujących, pokazując, jak tragiczne, jak potworne skutki mogą powstać, być przyczyną, których przyczyną jest nadmierna prędkość, brak wyobraźni. W związku z tym chciałbym w tym momencie ponowić ten apel do wszystkich kierowców o rozwagę, przede wszystkim rozwagę i w wielu miejscach o zdjęcie nogi z gazu. Thank you.